Polak, Żyd, Łodzianin, kompozytor, dyrygent, literat. Twórca wybitny, kompozytor zapomniany. Dziś w cyklu Po cichu o literaturze i muzyce z Jarosławem Besterem porozmawiam o płycie David Bigelman Get to Tango. Zapraszam. Dzień dobry, panie Jarku. Witam serdecznie. Lubi pan tańczyć? O, z tym jest u mnie słabo akurat. No, pytam, bo trzymam w ręku płytę, która miała swoją premierę pod koniec 2020 roku. Bester Quartet Bigelman Get to Tango. No więc jeżeli jest tango, to oczywiście musi być ruch, musi być taniec, musi być namiętność i pasja. I rozumiem, że te wszystkie elementy gdzieś w pana świecie funkcjonują. Tak to prawda. Tango jest mi osobiście bardzo blisko, a to głównie za sprawą muzyki Astora Piazzolli. Jest to, wiadomo, kompozytor bardzo dzisiaj popularny, natomiast wtedy, kiedy ja go poznawałem w Polsce, wcale jeszcze nie był tak popularny na początku lat 90. jeszcze żył, bo pamiętajmy, że Astor Piazzolla zmarł w 92 roku. Natomiast z racji tego, że jestem akordeonistą, a bandoneon, na którym grał Astor Piazzolla, jest mi bardzo bliski, bo to jest instrument z tej samej rodziny. Zainteresowałem się jego twórczością i stąd też po prostu stało się tak, że zżyłem się niesamowicie z tym tangiem, które teoretycznie powinno być dalekie mi, bo jest z Argentyny, ale chyba to nie jest do końca tak, bo większość Europejczyków kocha tango. Oj tak, to prawda. Ja też jestem absolutnym wielbicielem, nie powiem koneserem, ale wielbicielem tanga. Nawet za czasów studenckich, kiedy miałem przyjemność studiowania na Uniwersytecie w Heidelbergu, to z zajęć sportowych właśnie wybrałem lekcję tanga. I to była niezwykła dla mnie przygoda. I pewnie dlatego tak bardzo ta płyta, którą trzymam w ręku, no, wzbudza moje sympatie. No i też jakieś dalekie echa tych młodzieńczych moich fascynacji. No właśnie, Bigelman, David Bigelman. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym materiałem, który jeszcze nie był wtedy studyjnie zrealizowany, tylko był zapisem koncertu, który się odbył w Łodzi, o tym może jeszcze za moment, to absolutnie mnie zauroczyła ta muzyka. Znaczy, to było coś, co z jednej strony właśnie było mi bliskie, z drugiej strony tak bardzo poruszała jakieś no, struny naszej także historycznej wrażliwości, więc muszę zadać to pytanie, bo też sam sobie wtedy je zadałem. Kim był David Bigelman? No, David Bigelman po pierwsze był kompozytorem bardzo znanym w okresie międzywojennym, w latach 20., 30. i 40., też później oczywiście, przy czym tutaj trzeba będzie pewną chronologię zastosować kompozycji, które tworzył. Ja jeszcze wrócę na sekundę, jak pan pozwoli, do wyjaśnienia tego tytułu Get to Tango, bo to jest istotne, bo mówimy o tango, a z drugiej strony Get to Tango to jest taki trochę gryp słowny, ponieważ z jednej strony jest getto, z drugiej strony mamy tango. I o to też chodziło w tym, żeby jakby w jednym słowie zawrzeć właśnie twórczość, o której teraz mówimy, twórczość Davida Bigelmana, bo ona składała się z jednej strony na ten okres, kiedy żył w wolnej Polsce, w normalnym okresie, kiedy mógł tworzyć dla głównie teatru żydowskiego, bo jego twórczość skupiała się głównie na tworzeniu muzyki do spektakli i, no i nie tylko operetki. On wiele różnych rzeczy tworzył, no ale powiedzmy, że tym takim zasadniczym członem była właśnie ta twórczość teatralna. No i ten okres niestety tragiczny, przypadający na czas II wojny światowej, kiedy to tworzył, no już powiedziałbym, takie hymny związane z gettem, czyli bardzo dramatyczne rzeczy, dramatyczną muzykę, ale też z drugiej strony no, czuć jego styl cały czas tego tanga, gdzieś tam cały czas gdzieś to się przejawia. No i tym właśnie, bo można powiedzieć, charakteryzuje się jego twórczość. Tym właśnie można określić całość chyba jego twórczości, czyli muzyka międzywojnia i później niestety tego okresu tragicznego związanego z Holokaustem.
No, zresztą to była postać bardzo ważna dla tamtych czasów i kiedy no, zaczynamy się wgłębiać w ten repertuar, także pod względem takich walorów muzycznych, no to moglibyśmy go chyba umieścić w jednej linii z Jerzym Petersburskim, z Henrykiem Warsem, który oczywiście no, miał to w cudzysłowie szczęście, że udało mu się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych i tam zresztą też osiągnąć bardzo wiele na rynku muzyki chociażby filmowej czy piosenki filmowej. No niestety Bajgelmanowi nie było to dane. W 1944 roku został stracony, czy właściwie zginął, bo to też jest taka no, tragiczna historia, że właściwie został postrzelony, prawda? Zastrzelony przez pijanego strażnika obozu. Tak, czyli nawet trochę przez przypadek tak jakby, więc to rzeczywiście jeszcze wzmacnia ten dramatyzm. Natomiast rzeczywiście ta muzyka z jednej strony jest bardzo rzewna, bardzo melancholijna, bardzo no, w swojej wymowie często tragiczna, a z drugiej strony tak jakoś nas kołysze, jakoś nas rozczula, więc myślę, że praca nad tym materiałem też była bardzo interesująca. Praca nad materiałem nie była łatwa, przyznam szczerze. Chyba najbardziej takim zbliżonym utworem właśnie do kompozytorów, o których Pan wspominał, właśnie do Petersburskiego czy Warsa, jest utwór Grzech, który jest na tej płycie owszem też zawarty. I on faktycznie powstał w 1934 roku, nawiązuje do takich typowych, bardzo standardowych, bym powiedział, wręcz kompozycji tamtego okresu, kiedy to tango, powiedzmy, kwitło sobie i prześcigali się twórcy w tworzeniu coraz to ciekawszych i bardziej rozpoznawalnych form. To akurat tango było bardzo popularne i ja osobiście Dawida Bajgelmana znałem tylko i wyłącznie właśnie z tego tanga Grzech. Natomiast inne kompozycje, które są na tej płycie zawarte, no już mają troszeczkę inną wymowę, bym powiedział, bardziej taką bajgelmanowską. Ona jest bardziej już taka indywidualna, dojrzała i też bym powiedział nasączona taką dawką emocji, doświadczeń życiowych. On po pierwsze tworzył już w getcie w zasadzie piosenki, no bo wcześniej to była ta twórczość też orkiestrowa. W 1941 roku oczywiście powstała też orkiestra symfoniczna, którą on dyrygował, pisał dla niej kompozycję, no ale w pewnym momencie musiał się całkowicie jakby przebranżowić i tworzył tylko i wyłącznie takie hymny, piosenki na potrzeby getta łódzkiego. I to właśnie było największe dla mnie wyzwanie, bo po pierwsze teksty pisane głównie w języku jidysz. Po drugie zapis bardzo oszczędny, no tak faktycznie piosenkowy, składający się głównie 8 do 16 taktów z refrenem. Teraz ważne dla mnie było stworzenie aranżacji w taki sposób, ażeby nie zakłócić w żaden sposób tej melodyki, tej naturalności i tego dramatyzmu zawartego w tych poszczególnych kompozycjach. No, trwało to no nie tak bardzo długo znowu, no bo może miesiąc łącznie ten czas aranżacyjny zajął mi, natomiast przyznaję, że praca nad jego kompozycjami należała do jednych z trudniejszych dla mnie wyzwań. Po prostu ze względów takich czysto emocjonalnych, ale też właśnie takiego oddania stricte sensu tego, co on chciał przekazać w tej muzyce. Bo całe przedsięwzięcie zostało przygotowane na 2018 rok, czyli na 130. rocznicę urodzin Dawida Bajgelmana. I tutaj ważną postacią też był Miron Seifert, który jak rozumiem był też osobą inspirującą pana do tego działania. No i właśnie jestem ciekawy, gdzie te materiały są przechowywane. Te strzępy melodii, strzępy tekstów właśnie w takich bardzo niewielkich skrawkach tej twórczości. Gdzie one są przechowywane? O, i tutaj jest bardzo wiele różnych źródeł. Po pierwsze, rok przed przygotowaniem tego materiału na rocznicę właśnie tej 130 urodzin Dawida Bajgelmana, ale to też się wiązało jednocześnie z obchodami rocznicy wyzwolenia getta łódzkiego.
Chodziło o, dostałem od Milona Seiferta faktycznie nagrania, tylko i wyłącznie, no on po prostu chciał zobaczyć, czy ja będę zainteresowany w ogóle przygotowaniem takiego projektu. I powiem szczerze, były to bardzo różne nagrania. Były to nagrania archiwalne, były to nagrania już bardziej współczesne, no, różnych wykonawców. I miałem bardzo mieszane uczucia, ponieważ w muzyce, która jest związana z Holokaustem, z językiem jidysz, wiele wykonań jest dla mnie osobiście czasami przerysowywanych w stronę taką nazbyt emocjonalną, zbyt duża dramaturgia, co jakby przy pracy z muzyką żydowską, a zajmuję się tym blisko, a może nawet więcej niż 20 lat, czasami mnie już drażni. Stąd też miałem mieszane uczucia, co z tą muzyką można zrobić. Dopiero później, w trakcie dalszych rozmów na temat tego projektu z Milonem Seifertem, poprosiłem jednak o nuty. Po prostu nuty są jakąś formą nieskażoną niczym, no, są po prostu zapisem i można do nich podejść w sposób indywidualny. Tych nut niestety jest bardzo niewielka ilość została, więc za pomocą między innymi źródeł, do których dotarł sam Miro Seifert, ale też osoba, która tłumaczyła teksty z jidysz na język polski, czyli Anna Rosenfeld, która miała możliwość dotarcia do Polskiego Instytutu Historycznego, a także do źródeł amerykańskich, udało się skompletować no, bodajże 14 piosenek. Ja wybrałem ostatecznie 10, z czego z nut skorzystałem bodajże w 6 przypadkach, a 4 to są spisane utwory z taśmy. No właśnie, te taśmy, te stare nagrania, to też musiało być ciekawe doświadczenie, bo przecież sam Bajgelman nagrywał dla Syreny wtedy, prawda? Tak. No, był wręcz cały dział poświęcony muzyce żydowskiej. Syrena Elektro zajmowała się też właśnie muzyką żydowską. No i właśnie stąd też jego twórczość była pokazywana, między innymi też nagrania przecież tworzył muzykę dla kantorów, która została później wydana przez Syrenę Elektro. Czyli w sumie trochę tej spuścizny takiej fonograficznej też jest, no ale teraz mamy właściwie reinterpretację współczesną pana autorstwa tych piosenek. No do przedsięwzięcia oczywiście włączył pan swój kwartet znakomity, ale także jeszcze artystów, którzy no, nieco ubarwiają to, no bo jest jeszcze i trąbka, i wiolonczela, prawda? No i oczywiście świetni wokaliści. Jak ci artyści zareagowali na to, żeby zajmować się właśnie tego typu twórczością? No, wyobrażam sobie, że Grażyna Augustik czy Dorota Miśkiewicz niekoniecznie często mają kontakt z tego typu twórczością. Myślę, że tak. To nie jest na pewno częsta literatura w ich repertuarze, ale mogę powiedzieć, że bez żadnych tutaj ogródek przyjęły to zaproszenie z wielką przyjemnością i na pewno największą trudnością dla nich, bo to są wybitne wokalistki, ale trudnością na pewno największą była strona językowa, no bo po pierwsze odpowiednie akcentowanie słów, wypowiadanie się, a szczególnie w wypadku jednego z utworów, który Grażyna Augustik śpiewa, czyli Kinderjoren, który ma wyjątkowo trudne słowa. Więc pamiętam, że Grażyna do mnie dzwoniła kilkukrotnie i mówiła, że nie jest pewna, czy jest w stanie to zaśpiewać. Faktycznie to było bardzo trudne, no ale między innymi dzięki pomocy Anny Rosenfeld, która właśnie też miała taką rolę poza tym, że była tłumaczem i pomagała w zdobywaniu materiałów. Kilka dni wcześniej mieliśmy próby, na których ona właśnie była obecna i korygowała poprawność wypowiedzi, śpiewania zresztą tych słów. Także no, jakoś sobie dziewczyny poradziły. Czyli taki coaching językowy też musiał tutaj zaistnieć. Tak. No, zwłaszcza, że czasem te różne warstwy językowe się przenikają, prawda? Jest i język polski, właśnie i jidysz, więc to też jest ciekawe spojrzenie na to, jak nazwijmy to w tej samej aurze brzmieniowej funkcjonują różne języki, które przecież też no, na ziemiach polskich funkcjonowały wspólnie, prawda? Ze sobą.
Taki był zamysł zresztą od samego początku. Ja rozmawiałem z Mironem Zajfertem w trakcie tworzenia tego projektu. Zaproponowałem takie rozwiązanie, żeby to nie była muzyka zamknięta tylko dla nielicznych, no bo język jidysz, powiedzmy, w współczesnej Polsce pewnie parę osób tylko rozumie. Natomiast żeby to było bardziej jakby uniwersalny, ten projekt, żeby był bardziej uniwersalny, poprosiłem właśnie o to, żeby można było część tych piosenek przetłumaczyć na język polski. Tylko jedna piosenka jeszcze w językach, zdecydowaliśmy się na to, gdyż jest to swoisty hymn Mach zu dir Engelek, jest to chyba najbardziej na ten moment znana pieśń Dawida Bejgelmana, śpiewana przez Żydów na całym świecie. Stąd też uznaliśmy, że dobrze będzie, kiedy ten przekaz będzie w trzech językach. A jakieś marzenia pan ma w związku z tą płytą i w ogóle z muzyką Bejgelmana? Jedno zostało spełnione, jak sądzę, ale czy jeszcze jakieś? Największym marzeniem było to, żeby ją nagrać. I jeszcze dodam, bo to w żaden sposób, proszę nie traktować tego, co teraz powiem, że to jest jakiś tutaj z mojej strony sposób na przymilenie się. Bardzo mi zależało, żeby David Bejgelman został wydany w PWM. Ponieważ nie ma już wytwórni Syrena Records, a na ten moment największą wytwórnią polską w ogóle związaną z muzyką, nie tylko przecież z płytotekami, ale z nutami, ze wszystkim, co jest związane z muzyką od Chopina do współczesności, no jest właśnie PWM. I pomyślałem wtedy, że byłoby wspaniale, gdyby historia zatoczyła krąg i takim kółeczkiem David Bejgelman dotarł z powrotem do miejsca, skąd przecież wyszedł. Przecież to my powinniśmy teraz zadbać o jego pamięć. Mam nadzieję, że dzięki tej płycie tak się stanie. Bardzo bym sobie tego życzył i to jest moje największe chyba teraz marzenie. Chodzi o tą muzykę. I myślę, że wspólnie będziemy je spełniać. Ja sobie jeszcze o jednej rzeczy pomyślałem, kiedy pracowaliśmy nad tym krążkiem, że jednak warto byłoby także te piosenki może w jakiejś uproszczonej formie wydać w formie nutowej właśnie, aby jak nie tylko oczywiście było czego słuchać, ale także żeby było co śpiewać i co grać. Więc mam nadzieję, że i na tym polu będziemy współpracować, bo absolutnie powinniśmy tę twórczość wskrzesić, chyba to jest dobre słowo. Tak jest, absolutnie. Byłoby fantastycznie, absolutnie. No to jesteśmy już umówieni na kolejny etap przywracania Bejgelmana światu. A zadam jeszcze na koniec naszej rozmowy pytanie, które zazwyczaj w tym cyklu zadaję. Czego pan ostatnio słuchał poza swoimi zawodowymi zainteresowaniami i co udało się panu też ciekawego przeczytać? Co mógłby pan polecić? To jest takie trudne pytanie, ponieważ ja z racji tego, że bardzo dużo zajmuję się aranżacją, kompozycją, słucham muzyki bardzo takiej ukierunkowanej, więc albo to jest muzyka związana z twórczością kompozytorów, nie tylko żydowskiej, ale w ogóle etno, ale w dużej części też muzyki akordeonowej, więc w ostatnim czasie słuchałem głównie mistrzów, a to takich powiedzmy dawnych mistrzów muzyki akordeonowej, którzy to swoje nagrania jeszcze mieli na tak zwanych czarnych krążkach, na tych właśnie longplayach. Była to muzyka między innymi takich wspaniałych akordeonistów jak Aleksander Dmitriew, Aleksander Skryabin, Rosjanie, ale to byli moi mistrzowie, na których ja się uczyłem tak naprawdę grać, więc szerokiej publiczności na pewno nic oni nie powiedzą. O Astorze Piazzolli na samym początku programu wspominałem, więc jeżeli mógłbym komukolwiek polecić, to oczywiście wszystkie możliwe płyty Astora Piazzolli są wspaniałe i polecam. Natomiast co czytałem? Czytałem w ostatnim czasie również głównie opracowanie naukowe, bo tym się ostatnio zajmowałem, więc ostatnim moim dziełem, które przeczytałem, było Życie i twórczość Hansa Bremego, kompozytora niemieckiego, który pisał m.in. na akordeon. Żył w latach 1904-1957. Wspaniały twórca, tworzył mnóstwo muzyki symfonicznej. W zasadzie był tak utalentowany, że tworzył w każdym możliwym stylu łącznie z muzyką jazzową. Niestety jego życie zostało gdzieś tam pokiereszowane przez związanie się po części gdzieś tam z tym systemem zbrodniczym nazistowskim, no i w pewnym sensie ta postać przepadła. Natomiast profesor Helmut Jakob stworzył wspaniałe opracowanie na temat jego postaci. Możemy się tam dowiedzieć wielu, wielu
szczegółów na temat jego twórczości. Więc na ten moment mogę głównie takie rzeczy Państwu polecić. Oczywiście ze swoimi dziećmi przy okazji jakieś lektury szkolne typu Chłopi Raymonda, ale to o tym chyba nie muszę już nic opowiadać. To też ważna literatura, natomiast bardzo ciekawy wątek właśnie kompozytorów niemieckich, którzy no, w tych trudnych czasach też próbowali się jakoś odnaleźć i myślę, że to też jest no, temat rzeka, trochę opracowywany przez niemieckich muzykologów czy teoretyków, ale no, rzeczywiście no, zagadnienie bardzo interesujące i to jakby w kontekście właśnie tych dwóch stron medalu niemieckiej twórczości w czasach, chociaż w latach 30. czy 40., czyli z jednej strony kompozytorów, którzy poddali się w pewnym sensie ideologii, a z drugiej strony tej całej rzeszy, która była przez system nazistowski no, znienawidzona czy wyrugowana z obiegu kultury. Więc to są dwie strony tej samej muzycznej rzeczywistości. I widzę, że pan w tych dwóch stronach zaczyna się specjalizować, więc to jest bardzo, bardzo interesujące. Staram się, ponieważ uważam, że tworząc muzykę trzeba wiedzieć najwięcej o kompozytorach. Jak najwięcej o kompozytorach, którzy ją tworzyli, ponieważ wtedy będzie można łatwiej i więcej zrozumieć. I będzie można być też pozbawiony pewnych uprzedzeń, bo często żyjemy uprzedzeniami bez potrzeby, nie wiedząc, jakie były tak naprawdę konsekwencje pewnych decyzji, a trzeba je poznawać. Ja jeszcze tylko dodam, że mówiłem o Hansie Brehme, natomiast po drugiej stronie barykady, spośród takich też bardzo istotnych dla polskich kompozytorów związanych z akordeonem, był znowu Nikołaj Czajkin, który z frontem wschodnim szedł na Berlin w tym czasie, kiedy pewnie Hans Brehme z drugiej strony napierał ze swoimi wojskami. Co ciekawe, jeden i drugi przyczynił się nieprawdopodobnie do rozwoju akordeonu, na którym przecież ja gram, stąd też to poznawanie takich ciekawych wątków z historii. Czyli byliśmy w Łodzi, w Niemczech, nawet w Argentynie, a jak rozumiem dzisiaj, no ja na pewno z Krakowa, pan również, więc jesteśmy, spotykamy się w tym miejscu, które też oczywiście ma wszelkie znamiona tygla kulturowego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Szczerze polecamy płytę Bigelman Get to Tango. Znakomite świadectwo muzyki zapomnianej, a niezwykle, niezwykle barwnej, niezwykle ciekawej. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.